Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj mamy radiotelefon, transceiver multibandowy, można to nazwać, ICOM 7000. Jest to egzemplarz mój prywatny, moi drodzy. No i mam taką tutaj zagwózdkę, bo jechałem w tym roku na wczasy, postanowiłem zabrać sobie radio z sobą, żeby porobić kilka łączności. Okazało się w połowie drogi na południe Europy, że z radia się zadymiło podczas odbioru i ku mojemu zdziwieniu no nie wyglądało to ciekawie. Nie miałem czasu tego radia, że tak powiem, otworzyć, nie mając narzędzi na miejscu. Przez 10 dni troszeczkę byłem zawiedziony, ale urlop się udał, także jest ok. Z radiotelefonu poszło tyle dymu, że głowa boli, tak jak wcześniej powiedziałem, przy odbiorze samym, nie przy nadawaniu, więc dziwi mnie, co tam jest. Aktualnie po sprawdzeniu wszystkiego w radiotelefonie jest zwarcie na tym gnieździe zasilającym, więc otworzę ten radiotelefon, sprawdzę, co z nim się dzieje w środku. Radiotelefon już otworzyłem, jak widzicie, pierwszy rzut oka tutaj nic się nie dzieje, nic nie jest spalone, działo się coś wewnątrz, myślę, że to chyba bardziej sprawa drivera, gdzie usterki tych driverów w tych radiotelefonach są dosyć częste. Otworzymy to sobie wszystko, wylutujemy driver, żeby można płytę główną ściągnąć tutaj z filtrami pasmowymi i wzmacniaczem mocy. Wyobraźcie sobie, co działo się w samochodzie, jak jadąc autostradą 130 na godzinę wydobywa się dym z radia, jeszcze człowiek nie do końca wie z czego. Jaja były jak arbuzy, że tak powiem, i zabawa była przednia. Na początku nie było wesoło, no, ale potem okazało się, że to tylko albo aż radiotelefon. Dobra, ja sobie tutaj rozlutuję ten driver, żeby można się było dostać do środka. Zobaczymy, spróbuję powierzchownie poszukać czegoś jeszcze, jakichś tutaj śladów, czy żeby nas doprowadziły do tego, co tutaj się dzieje dokładnie. Jak widać, przeczucie mnie nie myliło. Mamy tutaj driver, tranzystor sterujący spalony. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Także no, różnie to w życiu bywa. Mam nadzieję, że końcówki mocy tego wzmacniacza są ok. Zobaczymy, co będzie dalej po odkręceniu tej płytki, czy jest tam w ogóle jakaś pasta termoprzewodząca. Coś mi się wydaje, że to chyba już była też modyfikacja przeprowadzana. Zaraz to sprawdzimy. Odkręciłem tranzystor drivera. Jak widzicie, jest to fabryczne montowanie ICOMa, gdzie nie została nałożona pasta termoprzewodząca. Siłą rzeczy no, tranzystor się przegrzał po prostu, no wiadomo, no, nie może tak działać, jeśli mamy to zamontowane w ten sposób. Dziwi mnie to trochę, ale no cóż, niestety tak czasem i bywa. Mamy do wymiany tranzystor, nie pamiętam na pamięć, jaki tutaj jest ten tranzystor, ale to jakiś RD chyba jest. Sprawdzę na schemacie, no i wtedy będziemy go wymieniali. Kolejnym elementem całej modyfikacji będzie dodanie kondensatora tantalowego o wartości 47 mikrofaradów i napięciu 35 V do układu tutaj zasilania, żeby nam się też nie wzbudzało to całe urządzenie, ten cały stopień końcowy. Będzie on połączony też z tym, że należy tutaj dołożyć jeszcze sobie bezpiecznik w pewnym miejscu. Odnajdę to na schemacie i postaram się to potem pokazać wszystko na płycie, aczkolwiek zastanawiam się, czy ten bezpiecznik tutaj na początek montować. Bezpiecznik powinien mieć wartość 1,5 A według kolegi z Grecji, bo to według jego tutaj znalazłem sobie w sieci, Sierra Victor 8 Yankee Mike. Także kolega tutaj, nie wiem, czy on to opracowywał, ale on przeprowadzał te modyfikacje, które naprawdę z powodzeniem się sprawdzają. Radio po prostu nie płonie, z tego słyną te nadajniki tutaj, więc
więc modyfikacja raczej jest potrzebna. Chciałem tylko przypomnieć, że po tej modyfikacji radiotelefon troszeczkę traci mocy, bo 5% mocy mniej z tego radio wychodzi, ale myślę, że 95 W to jest dosyć już spora moc, po prostu, która wychodzi z tego radia. Myślę, że ta strata zrekompensowana tym, że radio będzie długo, długo pracowało bezawaryjnie, jest do przyjęcia. Dotarł już zamówiony tranzystor, moi drodzy. Jak widzicie, jest to PD55015, taki symbol tego tranzystora. Musimy go wymienić, muszę zdemontować tutaj tą płytkę radiatora, do której, którą przykręca się również do radiatora, która przekazuje ciepło z tego tranzystora na radiator cały. Oczywiście wcześniej nasmaruję to tutaj pastą termoprzewodzącą. Jak widzicie, troszeczkę się to skopciło, można powiedzieć, kolokwialnie. I oczywiście przeprowadzę modyfikację w układzie drivera na tej płycie, o której potem opowiem. I przeprowadzę również modyfikację na płycie głównej radiotelefonu, która też będzie obejmowała zabezpieczenie tego tranzystora przed wzbudzaniem się na niektórych częstotliwościach i żeby nie doszło do kolejnego takiego przypadku, który spowoduje kompletne spalenie się tego tranzystora. Prawda? No niestety nie wiem, dlaczego nie zadziałało zabezpieczenie. Myślę, że prąd nie płynął taki przez niego, który miałby spalić bezpiecznik. Dobrze, ja się zajmę tutaj oczyszczeniem tej płytki, wylutowaniem tego wszystkiego, zamontowaniem nowego tranzystora. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po oczyszczeniu wszystkiego. Jak widać, udało mi się zdjąć tranzystor stary, spalony. Powiem Wam, przy użyciu nawet dobrych narzędzi nie jest to prosta sprawa. Musiałem użyć podgrzewacza tutaj z dołu, taki podgrzewacz do wyświetlaczy LCD dla telefonów komórkowych, który robi robotę. Położyłem to, się mi ładnie mi się to nagrzało, więc gorącym powietrzem udało mi się to dogrzać i zdjąć. Zwykłą lądownicą jest to niemożliwe, uwierzcie mi. Jak widać, ścieżka z zasilania tutaj, gdzie leci też sygnał WC, po tej samej ścieżce jest niestety cały wypalony, więc tą ścieżkę będę musiał naprawić i dolutować się tutaj do tego kondensatora. Kondensator będziemy wymieniali oczywiście na inną wartość, wymiana tego kondensatora będzie między innymi zapobiegała właśnie wzbudzaniu się tego układu, żeby nie dochodziło znowu do przesterowania i do spalenia tego tranzystora. Ja to teraz wszystko postaram się dokładnie oczyścić, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po oczyszczeniu, czy będzie tutaj lepsza widoczność. Cynę już tutaj całą zdjąłem, niepotrzebną, bo będzie nowa nakładana, także przystępuję do czyszczenia. Płytka została dokładnie wyczyszczona z wszystkich pozostałości lutowia. Tutaj te pady nie do końca są takie czyste, jakbyśmy chcieli, ale jeszcze nie odpadają, nie są tak przegrzane. Wszystkie elementy przegrzane, tutaj będą poprawione luty. Oczywiście będę kontynuował modyfikację tego. Modyfikacja, jak wcześniej powiedziałem, będzie polegała na wymianie kondensatora na tej płycie, jednego z tych kondensatorów. Modyfikacja będzie polegała na wymianie tego kondensatora. Jest to kondensator C101 i trzeba wymienić z wartości 10 nanofaradów na 0,1 mikrofarada 50 V. Będzie to zapobiegało, jak wcześniej powiedziałem, wzbudzaniu się tego układu. Także chodzi tutaj o ujemne sprzężenie zwrotne. Także tutaj jest główna przyczyna tego, że te drivery często, gęsto lecą w tych modelach i, jak się nie mylę, w 817 również. Także przystąpię do wymiany tego kondensatora. Będę musiał naprawić kawałek tej ścieżki tutaj. Nie wiem, jak to jeszcze zrobię, ale myślę, że zastosuję jakiś grubszy drut, jakąś srebrzankę, żeby to miało ręce i nogi. Pierw wlutuję sobie może tranzystor, potem kondensator wymienię, a na końcu postaram się albo... Może łatwiej będzie mi
najpierw wlutować tranzystor, jak powiedziałem na początku, potem naprawić ścieżkę, a na końcu wlutuję kondensator, bo i tak go muszę wymienić, więc będę go musiał stąd wylutować. Na samym końcu wlutuję sobie rastry, żeby podczas grzania sprężonym powietrzem, nie gorącym powietrzem, niesprężonym, nie wytapiać sobie tutaj tych rastrów, bo one zaczęły mi tutaj już puszczać. Także nie chciałbym, żeby uległ uszkodzeniu. Na końcu je wlutujemy i powinno być wszystko ok. Potem następna modyfikacja będzie polegała na dołożeniu jednego rezystora na płycie głównej, zasilania tego całego układu. Będzie to rezystor 1 kOhm i też w pewnym miejscu pokażę, w którym to będzie zrobione. Będzie można to potem sobie zaobserwować. Kolejna modyfikacja, to znaczy ciąg dalszy tej modyfikacji, jeśli chodzi o driver, polegać będzie na tym, żeby przeciąć tą ścieżkę i wlutować tutaj szeregowo rezystor 10 kOhm, który będzie nam też między innymi zabezpieczał właśnie to przed zbudzeniem. Jak widzimy, wymieniłem już tranzystor. Wymieniłem tranzystor drivera, naprawiłem tu troszeczkę sobie te ścieżki, poprowadziłem tutaj taki gruby przewód, dosyć z linki, oczywiście w lutowiu. Lutowałem go. Wymieniłem kondensator z wartości 10 nanofaradów na 0,1 mikrofarada i 50 V. Cały proces tej modyfikacji tego drivera i innych rzeczy będziecie mogli znaleźć na serwerze moim. Postaram się to udostępnić, te pliki, także będzie link pod filmem. No i zostało mi to teraz zamontować, wlutować i jeszcze przerobić płytę główną w radiu, gdzie musiałbym zrobić jeszcze jedną modyfikację, ale to będzie za chwileczkę. Tak, moi drodzy, radiotelefon gotowy po modyfikacji. Oczywiście link do dokumentacji z modyfikacją będzie pod filmem. Można go ściągnąć sobie z mojego serwera. Z tym, że od razu zaznaczam, nie odpowiadam za skutki źle przeprowadzonej modyfikacji. Jak to zrobicie, to już jest wasza sprawa, możecie to zlecić nam również, też to zrobimy. Co nam dała ta modyfikacja? Modyfikacja zabezpiecza nam przed uszkodzeniem się drivera. Jak wiecie, bo te radia mają takie skłonności do uszkodzeń drivera. Radiotelefony mają tendencję do przegrzewania się i uszkadzania się tych driverów stopnia końcowego mocy. I nie bez kozery są nazwane grzałkami te radiotelefony, jak wiecie. Powiem wam, że teraz to radio troszeczkę mniej się grzeje się też, ale troszeczkę mniej się grzeje niż się grzało. Przede wszystkim później się zagrzewa z racji tego, że po modyfikacji też układu chłodzenia wentylatora, wentylator wcześniej się włącza przy niższej temperaturze, więc z tej niskiej temperatury wiadomo, że łatwiej jest mu wychłodzić to radio, cały środek, niż tej wyższej. Także teraz przeprowadzimy test mocy, jak to radio chodzi. Aha, pamiętajcie, że po wymianie takiego drivera trzeba w menu serwisowym na nowo ustawić prąd spoczynkowy tego tranzystora, tego drivera. Tranzystory końcowe mocy zostawiamy w spokoju, ale bias drivera trzeba niestety na nowo skalibrować. Wszystko jest napisane w instrukcji serwisowej, którą udostępnię wam na moim serwerze. Oczywiście jest ona w języku angielskim i tak jak mówię, no wszystkie kroki, które poczyniacie, jeśli chodzi o modyfikację i naprawę tego radiotelefonu i wszystkich innych, robicie to na własną odpowiedzialność. Możecie to również zlecić nam. Zajmujemy się takim czymś. Dobra, ja teraz pokażę tutaj to na przykładzie miernika mocy. Postaram się ten miernik tutaj przełożyć i żeby było równo z radiem. Jak widać, mamy prawie środek pasma tutaj. No powinniśmy to robić, jeśli chodzi o dokładny środek pasma w tym radiu, to na częstotliwości 10 MHz.
Mamy tutaj od 1,8 do 50, od 1 do 50, ale zrobimy tak, jak serwisowa instrukcja mówi, 14 albo 14200 i sprawdzimy sobie moc wyjściową na SSB. Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery. Test mocy na włączonym kompresorze dynamiki. Wyłączę teraz kompresor dynamiki. Oczywiście ta modulacja jest, to mówię od razu, daremna, bo odsłuchiwałem już to radio bez kompresji dynamiki. Z wyłączonym kompresorem ta moc jest troszeczkę niższa, trzeba bardziej się drzeć. Raz, dwa, trzy, cztery. Test mocy bez kompresora dynamiki. Raz, dwa, trzy. I po gwizdnięciu mamy tylko 23 W. Powinienem oczywiście podłączyć generator, ale jak mówię, robię to, to są filmy instruktażowe dla ludzi, którzy akurat robią to sobie w własnym zakresie, że tak powiem, domowym zaciszu i chcą coś sobie tam poprawić. Więc kompresor dynamiki włączam jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pomiar mocy z kompresorem dynamiki. Mamy do 80 W. Jak gwizdniemy, mamy do 110, tak? Ok, sprawdzimy sobie teraz 3,5 MHz. Możemy nawet 1,8, 1,9. Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Powyżej 100 W. 3,5 mega. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. 120 W, jeśli gwizdniemy. A przy normalnej modulacji mamy 110, to 100 W oczywiście. 7 MHz. Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, próba mocy. Do 110 W, jak widzimy. 10 MHz. A raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, 110 W. 14 sprawdzaliśmy, 18 mega. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Tu mamy do 80 W, ale zobaczymy, co będzie, jak gwizdniemy. No, do 100 W wystarczy w zupełności, tak jak mówię, bo to nie ma co przesadzać, jeszcze jak w mobilu. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, 21 MHz. A do 100 W mamy bezproblemowo. 24 MHz. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, prawie 100 W. Bardzo ładnie. 26 mega. Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Do 100 W mamy bezproblemowo. 28 MHz. Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, też do 100 W widzę. 80-90 W w zupełności wystarcza. Teraz 50 MHz zobaczymy. 90 W. Raz, dwa, trzy, cztery, do 90 W mocy w zupełności wystarcza. Także radio bardzo ładnie pracuje. No, 2,70 m nie będziemy testowali, bo to jest wszystko sprawne. Jak widzicie, no, bardzo fajnie to pracuje, powiem wam, ja to radio używam po prostu wyłącznie w mobilu. Zobaczymy, co pokaże tutaj nam na... Aha, dobra, jeszcze moc AM-u. Moc AM-u tutaj, 12,5 W ustawione, przepraszam, 10 W nośnej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, próba. Do 40, do 50 W mamy PEP tutaj w AM-ie, także... Rady będzie fajnie pracowało. Wcześniej było 20 W i 100 W, do 100 W było z modulacją PEP, ale ściągnąłem w menu serwisowym to moc do 10 W, ponieważ, no jak wiadomo, sama nośna na AM-ie to nie robi roboty. Tutaj trzeba się wspomóc z modulacją i to jest najlepsze rozwiązanie, powyżej 10 W. Oczywiście ta modulacja przy tych 25 W fabrycznych jest bardzo fajna w AM-ie, nieco cichsza, ale ustawić sobie po prostu tylko TX Brandwich, to można to bardzo fajnie wysterować. Poza tym mikrofon też jest po modyfikacji, te modyfikacje mikrofonu też będą do ściągnięcia. Polega ona tutaj na wlutowaniu odpowiedniej wartości kondensatora, żeby ta modulacja nie była taka gruba basowa, bo wtedy w AM-ie ta modulacja jest po prostu nieprzyjemna. No i to samo tyczy się też SSB. Sprawdzimy sobie jeszcze emisję FM. Tu jest pełna moc 100 W. Jak widzicie, 190 do 100 W dochodzi w 88, jak już się końcówka nagrzeje, 90 W. W zupełności to wystarcza, jeśli chodzi o to pasmo. Nie powinniśmy oczywiście nadawać z tą mocą na tym paśmie, to o tym trzeba pamiętać. Z tym, że ja tutaj nie używam nigdy takich mocy, jeśli już to na jakichś innych pasmach 2,70 m wystarczy w zupełności.
Moi drodzy, mamy test, selektywności i czułości odbiornika tego radiotelefonu. Będzie w innym terminie. Uszkodził mi się sprzęt do pomiaru czułości, więc jest w serwisie. Nie wszystko da się naprawić w swoim warsztacie, ponieważ musiałbym mieć drugi taki przyrząd do testowania, jak wiadomo. Więc jak tylko przyjdzie z naprawy nasz radiotester, podłączymy, sprawdzimy czułość odbiornika, jego selektywność. Oczywiście będziecie mieli jakiś tam obraz na to, jak to wygląda. Sprawdzimy też sobie potem moce już w paśmie 2 metry i 70 cm, ponieważ ten miernik mi nie obsługuje tego pasma, a tamten miernik jest bardziej precyzyjny. Moi drodzy, to wszystko, co chciałem dzisiaj pokazać. Dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału i nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka koło przycisku subskrybuj. Wtedy dostaniecie wszystkie powiadomienia o nowościach na moim kanale. I cóż więcej, życzę Wam dalekich, niezakłóconych łączności oczywiście i dużo zdrowia. Pozdrawiam serdecznie 73.